Ale wieje. Ale wiatr. Siemanko. Ale wieje. Z racji panujących warunków pogodowo-wiatrowych sytuacja pogodowa w dzisiejszym odcinku będzie z okna. W ogóle mówiłam siemanko, czy mnie było słychać? Siemanko. Witajcie na kanale Pierogi z Kimchi. Znajdujemy się w Korei Południowej. Bardzo wieje wiatr, chociaż tak nie widać teraz. Nie mamy tutaj żadnych drzew do pokazania. Będzie z 30 stopni, a jest ranek. Już wiecie, czemu wszystkie nowo przesadzone drzewa w Korei mają takie wsporniki, bo jak przychodzi pora deszczowa, to by je wszystkie zwiało, bo one takie nieukorzenione. No i tak, chmury nie zachęcają do spacerów, ale i tak na spacer pójdziemy sobie potem, a tymczasem zapraszam Was na Daily Vlogusia. Swoją drogą, bardzo dobrze się śpi przy takiej pogodzie i zaspaliśmy dzisiaj z sonu, dlatego przez pierwsze minuty tego vlogusia nie zobaczycie mojej twarzy, bo jeszcze się nie ogarnęłam. Zoomujmy sobie jeszcze ryżyk, bo tak wieje, że nie chce mi się tam iść. Ale jak widać, ryżyk od zeszłego tygodnia trochę urósł. I ciekawa jestem, jaka u Was pogoda, bo z tego co słyszałam, to temperatury czysto koreańskie, ale pory deszczowej nie widać. Więc życzę Wam, żeby u Was też się takie chmury pojawiły. Aktualizacja sytuacji pogodowej po zumbie. Dalej wie jak nie wiem. Dalej się Wam nie mogę pokazać, bo wyglądam jak mietła. Ale może nakręcimy tego vloga całego z perspektywy moich oczu. Nie, bo mnie mama skrzyczy, że mnie nawet nie widziała. Chyba tego nie słyszycie, ale wieje normalnie tak, że trzęsie moskitierami w oknach, bo one są na takich ramach powkładane w okna zawsze w Korei i aż stukają. Ale ten wiatr wcale bardzo nie chłodzi, bo jest taki dość gorący, jakby ktoś z dmuchawy dmuchał wiatrem ciepłym. I mój dzisiejszy odcinek miał zahaczać o koreańskie sposoby na radzenie sobie z gorącym, z temperaturą i z ciepłem, ale przyszłam do mieszkania, w którym włączona była klimatyzacja i stwierdzam, że najbardziej efektywnym sposobem koreańskim na radzenie sobie z gorącem jest po prostu klimatyzacja w każdym domu. Ale żeby nie było, że na tym kanale wychwalamy nadmierne zużycie energii elektrycznej w tych ciężkich dla planety Ziemi czasach, to pokażę Wam jeszcze jeden koreański sposób na radzenie sobie z gorącem i to będzie też dla mnie ciekawostka. Dzisiejszą ciekawostką kulinarną będzie koreańska zimna zupa. I na pewno nie jest to dla Was nic nowego, bo na tym kanale koreańskie zimne zupy widzieliście już wiele razy, ale dzisiejsza zupa będzie troszeczkę inna i będzie wyglądała jak zupa mleczna, chociaż wcale tą zupą mleczną nie będzie. Normalnie, słyszeliście, aż okapem mi wieje wiatr tutaj. Będziemy dzisiaj się zajmować taką zupą. Tutaj mam coś, co pojawia się w lodówkach koreańskich sklepów zawsze w lecie. Co roku w lecie, jak pójdzie się do supermarketu, to lodówki są pełne takich woreczków i są też pełne kartonów, w których jest taki biały płyn. I ten biały płyn to jest sojowy bulion. Sojowy bulion na zimno. Tu jest napisane, że jest to sojowy bulion z koreańskiej krajowej soi, więc tak. I taki bulion je się w koreańskie lato bardzo często. Koreańczycy co prawda w lecie bardzo często jedzą też koreański rosół. Uważają, że on dodaje im energii i pozwala przetrwać te gorące dni lata. Przepis na taki rosół był już na kanale, jest też w mojej książce. To wcale nie jest reklama. Ale dzisiaj nie będziemy się zajmować tym rosołem. Ja też uważam, że ten rosół jest fajny, żeby dodać nam energii, ale niekoniecznie nas chłodzi w takie dni, kiedy tego potrzebujemy. A to podobno bardzo dobrze chłodzi. Ostatni raz to jadłam chyba ze 2 lata temu i pamiętam, że średnio mi smakowało, więc spróbujemy dzisiaj jeszcze raz. Może mi się gusta zmieniły, bo tak zauważyłam, że często mi się zmieniają. Coś, co nie smakowało mi jeszcze 3 lata temu w Korei i uważałam za totalne dziwactwo, teraz już nie robi na mnie wrażenia i zwykle mi smakuje, więc przypuszczam, że tak może być dzisiaj. Więc w dzisiejszym kąciku ciekawostki kulinarne będziemy próbować takich wynalazków. I zobaczcie, postaramy się to podać tak, jak jest na opakowaniu. Przygotowałam sobie tu miseczkę i mam makaron, który ugotowałam
wcześniej i go schłodziłam. Zlejemy tu ten bulion. Tego bulionu się nie podgrzewa nic, no bo to nie byłaby zimna zupa. Tylko się go tak wlewa od razu z torebki. Jaki gęsty. On jest trochę taki jak domowe sojowe mleko. Jeżeli robiliście kiedyś domowe sojowe mleko, też jest przepis w książce, to on jest bardzo podobny. Wrzucimy jeszcze niezbędny element wszystkich koreańskich zup w lecie, czyli kostki lodu. Co oni tu jeszcze na opakowaniu mieli? No nic, te ogórki. Ten pomidor. A, kompozycja, Mirunie. Pachnie jak mleko sojowe. Co ciekawe, wiecie, że w Korei ciężko jest w kawiarniach o mleko sojowe? Mleko sojowe jest dostępne w każdym koreańskim sklepie, ale zwykle traktuje się jako osobny posiłek, jako taką przekąskę na przykład, napój, taki przekąskowy na śniadanie czy coś, ale rzadko Koreańczycy dodają je do kawy. Uwaga, próbuję. Myślałam, że będzie słodko, bo zapamiętowałam tą zupę jako troszeczkę słodką, bo dużo rzeczy w Korei jest troszeczkę słodkie, ale jest bardzo słone. Ja bym powiedziała trochę za bardzo. Stwierdzam, że smakuje jak makaron z posolonym mlekiem sojowym, więc w moim osobistym rankingu zimnych zup wskakuje na... jakieś piąte miejsce, na pewno po polskim chłodniku z rzodkiewki. Ale przed chłodnikiem z buraczków. Tak, zdecydowanie. Dziękuję Państwu za uwagę. To był kącik Ciekawostki Kulinarne na kanale Pierogi z Kimchi. Cięcie. Nie wiem, co ja mam w głowie, że teraz wychodzę, jak ewidentnie za momencik będzie lać, ale parasolka w torbie. Najwyżej za chwilkę będziemy rymować naszą rymowankę o człowieku, człowiekowi wilkiem, a... wyszłam też, po tej ilości makaronu, jaka była w tej zupie, tak mi się zachciało spać, że szok. I idziemy na kawę. Oczywiście mogłam sobie zrobić kawę w domu, ale to by było bez sensu, skoro jesteśmy w Korei, kraju, w którym kawiarni jest więcej niż ludzi. Żarcik. Ja... wypuścili wodę z fontanny, bo dlatego, że pora deszczowa i że mogłoby przelać. Ale póki co ja tylko mówię o tej porze deszczowej, jeszcze nie widzieliśmy żadnego deszczu. Był wczoraj, naprawdę, dzisiaj też miał być i ma lać po prostu przez cały dzień do końca tygodnia, ale no jakoś teraz nie chcę. Ja tu miałam wizję, że w tym odcinku będziemy chodzić w strugach deszczu. Pamiętacie? Była taka piosenka kiedyś. W strugach deszczu. Coś tam. Na koloniach, na dyskotekach się do niej tańczyło. No ale nie będziemy chyba chodzić w strugach deszczu. Może to i lepiej, bo nie wiem, czy jesteście gotowi na wielki powrót grzywki meteopatki. Chociaż wilgotność powietrza jest tak wysoka teraz, że grzywka meteopatka może wrócić w każdej chwili. Więc idziemy teraz na szaloną wycieczkę na drugą stronę ulicy. Pokazałam Wam ostatnio w filmiku, że tutaj się otwiera kawiarnia z takimi jakimiś ryżowymi deserami i było tam Instagram do niej, więc polubiłam tę kawiarnię na Instagramie i swoją drogą ta kawiarnia jeszcze nie jest otwarta i znalazłam przy okazji drugą kawiarnię, która jest obok. Też ją polubiłam na Instagramie i ostatnio tam tędy przechodziłam i przechodząc koło tej kawiarni wyszła do mnie pani z niej, która tam przygotowała się do otwarcia, wtedy też ona jeszcze nie była otwarta, ta kawiarnia. Powiedziała, że widziała, że to chyba ja ją polubiłam na Instagramie i żebym weszła na kawę, napiła się, spróbowała tych napojów, które ona będzie tam sprzedawać, więc weszłam troszkę, żeśmy pogadały i morał z tej historii jest taki, że dobrze jest się wyróżniać, bo przecież pani by nie wiedziała, że to ja, gdybym nie była obcokrajowcem na tym osiedlu. No a druga jest sprawa taka, że skoro zaprosiła mnie ta pani ostatnio na te napoje i nie miałam za nie jak zapłacić, bo nie chciała, bo mówiła, że jeszcze kawiarnia nie otwarta, to teraz muszę zostać stałą klientką, bo czuję się zobowiązana. Więc już wiecie, gdzie będziemy chodzić na kawę w tych odcinkach. I jeszcze trzecia ciekawa sprawa jest taka, że ta kawiarnia sprzedaje wegańskie ciasteczka. Mówiłam Wam, że w Korei ciężko jest o cokolwiek wegańskiego, ale ostatnio ten trend się trochę zmienia i zaczyna być coraz więcej miejsc z wegańskimi rzeczami. Co ciekawe, w tej kawiarni na pewno są wegańskie desery, ale nie ma opcji zastąpienia mleka czymś wegańskim odpowiednikiem, więc no ciekawa sprawa. Tu jest napisane, że otwarcie tej kawiarni drugiej będzie chyba od jutra. O matko, człowiek taki zajęty musi chodzić po tych otwarciach kawiarni. Dobrze, więc wchodzimy sobie tutaj na kawę. Wchodzimy tutaj. Tu nas ugościli dobrze. Annyeonghaseyo! Jak to jest ładnie i żółto. Przyniosłam sobie coś, co możecie pamiętać z kanału Pierogi z Kimchi. Pamiętacie, jak jakieś pół roku temu pokazywałam, nie, no może nie, to nie było pół roku temu, no kilka miesięcy temu pokazywałam Wam książkę do chińskich znaków, czyli do koreańskich. Zawsze mam problem, żeby nie zrobić tego jakiegoś kardynalnego błędu, ale
To jest hanja, czyli no, koreański, chiński alfabet, już powiedzmy to tak najwyżej, powiedziałam teraz to jakoś dziwnie, ale pokazywałam wam wtedy tą książeczkę i mówiłam, że będę się z niej uczyć codziennie. No więc od tamtej pory ani razu jej nie użyłam, więc postanowiłam wziąć ją sobie do tej kawiarni i rozpocząć moje postanowienie od nowa. A tak poza tym doprzeczuwałam, że w kawiarni będzie pusto i bałam się, że jak będę tak jadła sobie to ciastko i piła kawę bez niczego, to pani się będzie stresować, że musi do mnie rozmawiać i zagadywać tego namolnego obcokrajowca, więc przykrywka. Teraz sobie myślę, że trochę wstyd z tą książką, bo ona jest dla uczniów podstawówki i ma takie urocze obrazki wszędzie. Może otworzę sobie na 30 stronie, że już niby jestem tak daleko. Nie. Czy ja mówiłam, że za dużo zjadłam mąki pszennej i muszę się wyjść, przejść? Tak, ja przyszłam tu jeść wypieki z mąki pszennej, zobaczcie. Mam tutaj to, co jest, mówiłam wam, że jest bardzo popularne w Korei ostatnimi czasy, czyli skon. I on jest w wersji wegańskiej i mam tu magdalenkę wegańską, jeszcze jest dżemur do tego. Trzeba było przyjść z sonu i kawa. A tutaj widać, jak bardzo wieje. Dobre. Pani poszła zanieść kawę tym z biznesu obok, zostałam tu sama. Wiadomo, bo że tak to się skończy. Prawie cały deserek zjedzony, a książka nieruszona. Przerobimy chociaż jeden rozdział dzisiaj i dopiero pójdziemy stąd. Nie ma opcji, że nie. A teraz magdalenka, którą dostałam w gratisie. Lubię magdalenki. Skoro już mamy się tego uczyć, to może jesteście ciekawi, jak się Koreańczycy uczą w podstawówce chińskich znaków. Serio, od dzisiaj muszę się tego uczyć, bo już niedługo sonu będzie umiał i kiedyś się mnie zapyta i co, nie pomoże matka w zadaniu domowym? Więc tak, jakbyście byli ciekawi, jak się mali Koreańczycy uczą takich znaków, to tutaj jest dokładnie napisane, w jakiej kolejności to trzeba rysować. I tu się powtarzamy. U niej za bardzo dojechałam. To słowo to jest koreańskie słowo dzień. Czy to nawet nie jest podobne? Teraz będziemy uczyć się słowa miesiąc. Tak wygląda słowo miesiąc, czyli też słowo księżyc i według tej książki przypomina księżyc. No po prostu identyko. I uwaga, jak powstał ten znak, był sobie księżyc, więc ktoś sobie zrobił tak i miałby fajny znak, ale pomyślał, nie, no to będzie za łatwe, więc zrobił tak. Uwaga, jak powstało słowo dzień, bo nie zauważyłam tego wcześniej, a widzę, że jednak mnie bawi bardzo i zaskakuje. Tak, prosta sprawa. Było sobie słońce, a słońce wygląda tak. No to w uproszczeniu wygląda tak, więc powstał z tego znak, który wygląda tak. Ale pierwszy dzień przerobiony, sukces jest. Bez was by mi się to nie udało. Gamsahamnida, annyeonghaseyo. Nie wiem, czy to nie jest już tajfun? Jakbyście się zastanawiali, co się dzieje z parasolkami od słońca w porę deszczową, kiedy mogłyby odlecieć od tego wiatru i deszczu. Chociaż w sumie skoro pada, to by się przydały, ale one są z takiej siatki, więc nie ochroniłyby przed deszczem. Ale tak, są tak zwijane, zabezpieczone są. No ciekawe, czy nie zwieje jej. Zobaczymy. Będę informować. Kolejny stały punkt na kanale Pierogi z Kimchi będzie, czy parasolkę zwiało, czy nie. Same po prostu fascynujące rzeczy w tym dzisiejszym odcinku. Czyszczenie fontan, jakieś chińskie znaki, jakaś zupa z paczki. Chciałam tylko powiedzieć, że dalej wieje. Ten filmik się będzie nazywał Wieje wiatr. Dawno nie byliśmy w Daiso, co nie? Uwaga, koreańskie sposoby na radzenie sobie z gorącem, część 353, a tak naprawdę to chyba druga. Nic tak nie chłodzi jak poduszka pingwinek, albo poduszka pingwinek w iglo, plus
To rzecz niezbędna w lecie. Wiatraczek. Właśnie, muszę znaleźć swój wiatraczek. Uwaga, uwaga, prowadzący kanału Pierogi z Kimci znowu zjednoczeni. Jesteśmy tutaj razem i na pewno wiecie, gdzie my siedzimy. Dalej na tym materacu, który miałam wyrzucić i o którego wyrzucanie było pół odcinka w zeszłym tygodniu. Wygląda na to, że ten materac zostanie z nami co najmniej do końca lata, bo ma idealne położenie pod samą klimatyzacją, która teraz jest wyłączona, bo Sonu coś wrócił z przedszkola z katarem. I oprócz tego kataru, który przyniósł Sonu, Sonu dzisiaj z przedszkola przyniósł też parę ciekawych rzeczy, które mi się tutaj świetnie nadają do tego odcinka. Bo mieli dzisiaj w przedszkolu Market Day, czyli takie jakieś zakupy za dolary, które zbierają za jakieś śpiewanie piosenek po angielsku, czy tam jakieś inne rzeczy. To 2 miesiące w przedszkolu jest takie coś i za te sztuczne papierowe dolary mogą sobie kupić jakieś zabawki. I Sonu tutaj dokonał bardzo dorosłych zakupów, bo kupił sobie zegarek na komary, który tak miga i ma w środku taką ampułkę z olejkiem, z cytronelli chyba, jak to się tak nazywa. Taka przeciw komarom. Bardzo to mocno pachnie cytrynowo, jak te takie świeczki, co się kupowało kiedyś nad morzem na koloniach. Nie wiem, co ja mam dzisiaj z tymi koloniami, wiecie, ale takie żelowe świeczki. Mam tu jeszcze jedną rzecz z serii Koreańskie sposoby na radzenie sobie z gorącem. Taki ręczniczek, Sonu się tu widzę też zainteresował. Nie ręczniczek, taki szaliczek. To jest taki szaliczek i niby wygląda jak zwykły szaliczek z jakiegoś poliestru, ale to nie jest zwykły szaliczek. On tutaj ma jakąś taką substancję, która jest takim żelem, który trzyma zimno. I jest napisane, żeby włożyć to do zimnej wody. O nie, tu jest napisane, żeby to włożyć do podłużnej, dużej miski. O matko, wkładamy to do miski z wodą. I zaraz się powinno coś tym stać, ale ja tutaj muszę pomóc przy koparce. Zobacz, odkręcamy. Tata, mama. Ła! To też? Tak. Uwaga, koreański cud techniki. Nasz szaliczek wypełnił się takim żelem. Gdzie się to zakłada? Gdzie to się zakłada? Tutaj? Tutaj na szyję? Dobra. Więc uwaga, według instrukcji Sonu postępować będę. To powinno zostać włożone jeszcze do zamrażalnika i takie bardzo schłodzone. Nosi się to tak. Miłe. I tutaj można sobie zawiązać. Tych frędzli tutaj kapie woda, bo mi się zamoczyły. Może jakbym ich nie zamoczyła, to by było lepiej. Nie wiem, czy nie ma się potem całej koszulki mokrej. Jak pracowałam z dziećmi, to wiele dzieci miało właśnie takie szaliczki pozakładane, tylko jakoś to tak robiły, że nie miały mokrych bluzek, więc ja tutaj chyba coś zrobiłam źle. Może trzeba było zmoczyć sam ten środek. To by było na tyle z koreańskich ciekawostek o radzeniu sobie z gorącem. Sytuacja pogodowa przedstawia się tak, więc chyba zaraz lunie naprawdę. Więc my tutaj będziemy składać koparkę, a może już nawet nie. Nie będzie pan budował, panie budowniczy? Nie. I wygląda na to, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, więc my mówimy wam... Pa, pa. Pa, pa. Pa 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 pa. Utwór papa skomponował, Jisonu wykonał, Jisonu. Pa pa pa.